W tym filmiku będziemy przesuwać wykresy w lewo. Jak zwykle zacznijmy od narysowania układów współrzędnych. I tym razem sobie wymyśliłem funkcję kwadratową. Rysuję sobie dowolną funkcję kwadratową. Będziemy ją dzisiaj przesuwać, znaczy teraz będziemy ją przesuwać w lewo. Aby przesunąć w lewo, należy... I teraz tak. Jeżeli będziemy przesuwać w lewo, czyli będziemy zmniejszać wartość. Pamiętamy, że wzór na przesunięcie to jest f od x minus p. Czyli przesuwając funkcję kwadratową o minus, powiedzmy, 3 w lewo, albo, no, zróbmy o minus 3, czemu nie? Minus 3 w lewo. Czekajcie, zrobię strzałkę, żeby było... O. Minus 3 w lewo. Zwróćcie uwagę na wzór. Wzór będzie wtedy wyglądał f od x minus, minus 3, zamykamy dwa nawiasy, czyli de facto f od x plus 3. Czyli jeżeli przesuwamy funkcję w lewo, to we wzorze będzie plus ta liczba, o którą przesuwamy. Czyli nowa funkcja kwadratowa wygląda mniej więcej w ten sposób. Wszystkie jej punkty są przesunięte o minus 3, czyli w lewo. Tak, w przypadku funkcji liniowej, też zróbmy sobie na przykładzie funkcji liniowej. Wyobraźmy sobie funkcję liniową y równa się x, po prostu zwykłą proporcjonalność prostą. Przesuniemy ją sobie znów, a może tym razem o 4. Czyli tu jest minus 4. Czyli nowa funkcja będzie wyglądała y równa się x plus 4. Zwróćcie uwagę, jeżeli przesuwamy w lewo, to trzeba dodać liczbę do f od x. Jeżeli naszym f od x w tym wypadku było x, no to x plus 4. W tym wypadku, jak w tej naszej funkcji kwadratowej, czy w jakiejś zresztą innej, jakiejś, powiedzmy, koślawej, zawsze na plusie. Lewo na plus. Zapamiętajcie.